Zapraszam Was do zwiedzenia mojego pałacu. Moi drodzy, jesteśmy w tak zwanym szumnie nazywanym living roomie, czyli dużym pokoju połączonym z aneksem kuchennym, szumnie nazywanym kuchnią. Wiadomo, w programach MTV Cribs zawsze raperzy, którzy tam występowali, których widziałem, zawsze mieli swoich ziomków, którzy akurat ich przypadkowo odwiedzili. Nie odwiedził wujek Samozło. Przypadkowo. Wujek Samozło jest sąsiadem, mieszkał w bloku obok, przechodził i wpadł z tragarzami, bo z tragarzami. Moja suka Jay-Z, jak każdy, że tak powiem, młody człowiek z duchem awangardowym kolekcjonuje dzieła sztuki. Tak naprawdę mam tylko jedno dzieło sztuki. Tutaj obraz, który przedstawia pękniętego jeża. Sam go namalowałem w programie Bezele w telewizji Viva. Na kanapie nie siadam, bo mój kolega Krzyku jednego wieczora zamówił 3 razy. Tym raz wstając, to jest niesamowite, ale tak naprawdę zrobił. Tu jest tak zwana półka pierdółek. Prasa, wiadomo, nie będziemy w nią zaglądać. Tu są różne gadżety, samochodziki, odtwarzacze MP3 i takie duper szwance. Znaczek BMW, jednak sympatia do marki jest wielka. Znaczek jest nówka sztuka. Tutaj pamiątka, V6 znaczek. Ten znaczek pochodzi z mojego samochodu Toyota 4Runner. Ale miłośnicy hip-hopu polskiego kojarzą ten znaczek z okładki płyty DJ-a Volta. Bo to właśnie ten znaczek na tej okładce jest umieszczony na konsolecie. Ta sztuka. Jestem kolekcjonerem butów, to zaraz wam pokażę. Mam tutaj eksponat. Miniaturowe New Balance'y. Wykonane bardzo profesjonalnie, ze sznuróweczką. Taki gadżecik, fidrygałek można powiedzieć. No i co, samochodziki. No i tu jest aneks kuchenny. No jak jesteśmy w kuchni, to wiadomo, w kuchni się dużo gotuje. Ja mam do tego talent. Tak twierdzą ci, którzy jedzą to, co ugotuję. Najbardziej lubię wyjąć chiński wok. Mam tam na dole. Wiadomo, wyjmuję chiński wok i tam w nim można zrobić wszystko. Nauczył mnie tego mój kumpel Chińczyk Jin, który miał swoją restaurację. I uczył nas gotować. Do szafek nie będziemy zaglądać. Tutaj mamy jeszcze samochody, wiadomo, S-klasa. Każdy ma swoje marzenie. No i lodówkę. Totalny chaos. Marchewa. Mleko. Woda. Resztka napoju gazowanego znanej marki. Ale coś, co mogę pokazać i jakby... O! Wiśnie żoliborskie. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły te wiśnie żoliborskie. Trzymam je już parę lat w lodówce. Co więcej, przeprowadzając się tutaj z innego mieszkania, przeprowadziłem się z tymi właśnie wiśniami żoliborskimi. Tu jest stół, ale ja przy stole raczej nie siedzę. Wszystko odbywa się w ruchu. Przejdźmy teraz na tą stronę pokoju. Jesteśmy po drugiej stronie pokoju. Musiałem przejść całe 2 kroki, albo nawet 3. To jest tak zwana ściana frontalna. Centralnie wyszedł telewizor. Najważniejsza sprawa, wiadomo, w tak zwanym living roomie. I od lewej wieszak. Wieszak niby jest normalnym wieszakiem, ale tak naprawdę ten wieszak jest nagrodą. Dokładnie dla postmodernistycznej osobowości roku, wręczony przez Korę w 98 roku w kuchni artystycznej. Słynne kajdany Wielki OITD, lekko podrdzewiałe, rzadko noszę. Czapek jest mnóstwo, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Zegarki, to są tak zwane pierdółki. No i płyty, wiadomo, trzeba mieć legalne płyty, nieoglądane. Proszę, Casino Royale na wierzchu, serial kryminalny tutaj. Sierżant Barbara Storosz. Ci, co wiedzą, o co chodzi, to wiedzą, o co chodzi. No i tu są nagrody, trofea. Czasami sobie spojrzę, tak przypadkowo, no to jest to zupełnie oczywiście. Patrzę sobie i tak mówię, o, płyta roku, wykonawca roku, zespół roku, teledysk roku. To jest nagroda za wyścig z Marcinem Millerem z Boysów samochodowych Kio Picanto. Dalej filmy są muzyczne, bardziej. Nawet znalazłem się miejsce dla kwiatka, a tam się słyszą skary. Wiadomo, jeżeli wy myśleliście, że ja posprzątam w domu przed waszą wizytą, to się grubo myliście. Nie mam czasu na głupoty. No i co? To jest bardzo małe mieszkanie, więc trzeba iść dalej. Zapraszam w takim razie do przedpokoju. Tam jest równie fajnie. Jesteśmy w przedpokoju. Renesansowe barokokokoko lustro. Prezent od mamy na urodziny. Przedpokój, miejsce, w którym człowiek zawsze wtedy czas wychodząc i wchodząc. I tutaj stacjonują moje buty. Elitarne jednostki moich butów.
Tutaj w tym kuprze są mniej elitarne, czyli tak zwana trzecia liga buta. Zapomniane dość modele, ale takie, które nie podległy jeszcze selekcji, ponieważ wyselekcjonowane poszły do piwnicy, gdzie jest mnóstwo worów tych różnych właśnie butów i innych rzeczy. Każdy raper ma obfitą szafę, a jak się jeszcze szyje ubrania, to przysłowie szef bez butów chodzi, nie ma racji bytu. Ubrania, wszystkie kolekcje, firmy PLN-y i wielkie ją oraz buty. Natłok butów. Nie na darmo nagrałem kawałek Air Max Classic, gdyż modelu Air Max Classic mam wiele par, różnych zestawień kolorystycznych. Wiadomo, mam też Air Max Limited, wiadomo. Mam też tak zwane Nike ID, czyli te, które się samemu projektuję. Też mam takie parę sztuk i tego cały czas przybywa i nie mogę się tego pozbyć. Po prostu mam jakąś miłość do buta. Tutaj przybory kosmetyczne i kosmetyki codziennego użytku. Oczywiście, jak w takich przypadkach, większość należy do mojej narzeczonej. Podstawa łazienki, dobre nagłośnienie przy prysznicu. Warto mieć dobre nagłośnienie i dobre basy. Większość fajnych pomysłów wpada pod prysznicem. I tutaj się mówi, można siąść na pieniądzach, deska w Eurasy i tutaj można znaleźć tą chwilę spokoju. Ale gdybym siedział sobie tutaj i poczuł naprawdę jakieś manualne potrzeby zrobienia czegoś więcej niż tylko czytania gazet, mam tu szafeczkę, w której przygotowana na tą okazję mam model śmigłowca do składania bez użycia kleju, ale jeszcze nie doszedłem do tego, żeby go złożyć w tych warunkach ekstremalnych. No i tak sobie tutaj po prostu urzęduję. Tam jest pralka, tam są różne pierdoły, tu deska do prasowania, suszarki i tak dalej. Sypialnia dla trzech osób. To łóżko mojej narzeczonej. To łóżko pasierbicy Heleny. Telewizor, wiadomo, ważna rzecz. Tych dwóch gentlemanów, wiecie chyba, kto to jest. Możliwe, że któryś z nich jest Tinky Winky, czyli jest ciepły. Nie wiem, nie obserwuję nic takich zachowań. Zachowują się kulturalnie. Tam jest prosiaczek, świnia. O, to jest sentyment. Osobiście go zakupiłem, że po prostu prosiaczek z misia uszatka jakoś został mi w pamięci na całe życie. Widzieliście tam, ile było filmów? Tutaj na jednej półce mieści się około 35-40, jest 8 półek, więc jak ktoś jest dobry z matmy, to szybko się liczy, ile tych filmów to jest. Tam są książki, czasami czytam, naprawdę zdarza mi się. I tu są czapki, w głąb może nie widać, ale jest ich ponad 100 na pewno. Mam tu jeszcze piłkę do futbola amerykańskiego, prezent od mojego przyjaciela Wally'ego Kasty. Jest ten na urodziny, bardzo serdecznie ten prezent. To wyraz prawdziwej przyjaźni męskiej, tak zwanej. Uczył mnie chłopina rzucać. Co, to była sypialnia, byliśmy w łazience, byliśmy w dużym pokoju, zapraszam na balkon. Z balkonu do garażu, z garażu na zewnątrz i do widzenia. Żegnam was MTV, ale to jeszcze za chwilę. Balkon nie jest duży, ale za to jest długi. Nie ma tu zbyt wielu rekwizytów. Tu jest choinka z tych świąt, co były. Myślałem, że przeżyję, ale jakoś tak zmieniła kolor. Zdarza się, rower plażowy, ale ponieważ tu nie ma plaży, to rzadko wyeksploatuję. Krasnal z urwanym kawałkiem głowy. Podczas wichury się urwał, krasnala dostałem na urodziny od przyjaciół. No i idę sobie na stanąć, popatrzeć. Widoki są. Gdzieś tam, hen daleko, znajduje się lotnisko Okęcie. I dla tych, którzy interesują się samolotami, historia jest taka, że są dwa pasy startowe i do lądowania na Okęciu skrzyżowane tak mniej więcej. I kiedy wieje wiatr z odpowiedniego kierunku, że nie można inaczej podchodzić, to tutaj akurat na górze jest kanał dolotowy, że tak powiem, do lotniska i można sobie obserwować samoloty, które zaraz będą lądować. Byliśmy tutaj wszędzie, więc teraz, drodzy widzowie MTV, zapraszam was do garażu. W garażu wyjedziemy samochodem i ja już pojadę załatwiać swoje sprawy, bo skąd na te buty trzeba brać, prawda? No i co, moi drodzy, jesteśmy już na zewnątrz pod rezydencją. Mój jest inny samochód, 20 cali, w polerowanym aluminium. Niestety, kiedy jest brudne, wygląda tak, ale wystarczy przejechać palcem i widać, że na ten pogód gdzieś tam jest. Pełna kastomizacja, zmieniony lakier, biała perła, indywidualne obniżenie, dokładki, wśród tył, tabliczki tab, 20 cali, biała skóra w środku, multimedia, telewizory w zagłówkach, dwa ufery, 266 koni, 4 litry pojemności,